dla przejazdów komunikacji miejskiej. No i doszliśmy do funduszy europejskich. To była zawsze kula w nogi, jeżeli chodzi o miasto, dlatego że nie muszę Państwu tłumaczyć, że nie do końca merytoryczne argumenty decydowały o podziale tych funduszy europejskich, ale jak spojrzymy na te kwoty, to nie wygląda to tragicznie, tyle że najczęściej były to kwoty pochodzące z tak zwanych rezerw, czyli środków zaoszczędzonych. Tak się składało, że Pruszków Gdański miał zawsze wydatki ustawiony, że w pierwszym etapie nie doczekał się podpisania umowy finansacyjnej, czyli tak zwanym budżecie obywatelskim. My startujemy z tym budżetem na rok budżetowy 2017 na cele, które zostaną sprecyzowane przez tych, którzy złożą wnioski. Przeznaczyliśmy do podziału 950 tysięcy złotych. Wnioski będą przyjmowane do 25 stycznia bieżącego roku. Mamy oczywiście również powołaną Radę Seniorów. Rada ta liczy 15 członków. Jest to taki organ doradczo-konsultacyjno-opiniodawczy prezydenta do różnego rodzaju spraw związanych z rzeczami, które są zainteresowani seniorów. Jeżeli mówimy o seniorach, to przyjęty jest wiek graniczny 60 lat, minimum ukończenie 60 lat. Z tego rozpoznania, które posiadam na tym szkole, mamy ponad 12 tysięcy seniorów. Mówię tutaj tylko o grupie mieszkańców zameldowanych na pozostałe szkole. No i co mają w tej chwili w komisjach, w takiej specjalnej, doraźnej komisji powołanej pracy związane z powołaniem Rady Młodzieżowej. No i oczywiście w tym roku obchodzimy 100 lat uzyskania rad miejskich przez miasto Pruszków. Jest zaprojektowanych przez komitet organizacyjny bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju wydarzeń. Ciekawostką, którą mogę przy tej okazji powiedzieć, to na podstawie jednego dekretu w tamtym czasie, czyli 9 listopada 1916 roku, prawa miejskie uzyskały 4 miejscowości. Otwocz, Piaseczno, Pruszków, Żyrawa. Natomiast jeżeli chodzi o oczekiwanie na normalne kino w Pruszkowie, to w maju już wchodzi reklamacja na realizację centrum handlowego na terenie Karku i w tym centrum handlowym zaprojektowano
Cię Rady Sakramentu, że pojawił się partner, opatrzyła to małą radę języczną. W końcu ta kara została rozebrana, dopiero na etapie rozbiórki okazało się, że wiele elementów budowlanych tej kary było wykonane z artezji. I to nie wiedział oczywiście. Później. Jak miejsca publiczne w Kruszkowie, naprawdę nie mogą się po prostu wstydzić. Tych ławek jest naprawdę dużo. Miło. Pan się nie ma za to wstydzić. Pan po prostu musi słuchać właśnie takich wniosków. Tak jest. Słuchać i komunikować. Co tu zrobić? No, żeby lepiej. Nie ma dlaczego wstydu. Ja chyba przymierzymy, nie mam. Przymierzymy się do uporządkowania tego tematu. Może brakuje tych sygnałów właśnie. No. Może. Dziękuję. Właśnie. No. I super. Dzień dobry, panie Popiewicie. Mam takie pytania odnośnie ta prezentacja piękna, pozytywna. Ja chciałbym o takich rzeczach dotyczących na początku Mojsina, ale pan prezydent powiedział o tym, że jest planowany wiatr nad tunel. A, no właśnie. Przyjęli do akceptującej wiadomości, że tam będzie tunel wyłącznie dla pieszych rowerzystów, ale po spotkaniach na terenie Gąsina zaczęliśmy walczyć z PKP, nie będą.